najważniejsze jest to, żeby odgonić dzieciaki od telewizora, od przesiedywania przed komputerem. To jest ja też jestem rodzicem, więc chciałbym, żeby moje dziecko uprawiało sport, nie siedziało w domu i patrzyło się w telewizor. Więc to, że wymyśliłem akurat taką formułę, jak widać, udało się i najważniejsze, że nauczyciele, że dyrekcja szkół stanęła na wysokości zadania i zmobilizowała i nauczycieli, i młodzież, i dzieciaki, że przychodzą razem. To jest najbardziej wartościowe. No i widać się opłaca, bo mamy kibiców, oni mają swoich idoli, spędzają miło czas w sobotę, zbijając bąki na przykład przed komputerem. No przede wszystkim młodzi ludzie widzą, że można uprawiać sport, tak? Wyczynowy, że można mieć w Oleśnicy fajną ligową drużynę i mimo można mieć swoich idoli, można uprawiać siatkówkę, tak? Przekazywać swoim młodszym, mojemu rodzeństwu czy młodszym wychowankom ideę uprawiania sportu. A my akurat zajmujemy się siatkówką, na tym zależy. To po pierwsze możliwość uczenia naszej młodzieży, naszych dzieci tego, jak należy kulturalnie zachowywać się podczas imprez sportowych, a przy tym, jaką furorę zrobiła w Polsce siatkówka, to także włączenie się naszego miasta, Oleśnicy, w kolejne przedsięwzięcie, które ten sport popularyzuje i krzewi. My spotykaliśmy się tutaj w soboty, to dla nas także możliwość zintegrowania się i najmłodsze dzieci, i starsze dzieci, i prawie już absolwenci naszej szkoły, nauczyciele, rodzice, to naprawdę super okazja do super zabawy, do wspólnego spotkania się i kibicowania oleśnickiej drużyny. Kibic na medal jest doskonałym pomysłem spędzania wolnego czasu razem z dziećmi, rodziców, integracja środowisk szkolnych. Dzieci uczą się kulturalnego kibicowania, poznają, co się odbywa na meczach siatkarskich, jak może być przyjemnie, jaka jest atmosfera, śpiewy, różnego rodzaju okrzyki, które dzieci wcześniej przygotowują. Cel kibicowania polega przede wszystkim na tym, żeby kibicować nie tylko na tej drużynie, ale również, żeby uczniowie nauczyli się miło i sympatycznie spędzać czas. Przez kibicowanie nas oczywiście ciekawią. Myślę, że jest to wspaniała impreza. Jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ mamy pierwsze miejsce, wygraliśmy telewizor. Z pewnością w naszej szkole znajdzie się miejsce, gdzie uczniowie będą mogli korzystać. Podoba nam się ta impreza przede wszystkim dlatego, że widzimy, jaka jest pełna integracja nauczycieli, rodziców i uczniów. Jesteśmy tu po to, żeby kibicować, żeby Oleśnica wygrała. Można się wyszaleć, krzyczeć! No dobra zabawa, dużo ruchu i żeby Oleśnica wygrała nasza szkoła. Fajny doping, dużo meczy, dużo kibiców widać jak dwójki. No i to jest wszystko. Trzeba załatwić bęben, dużo kibiców i w ogóle. Bez kibiców praktycznie sport nie miałby sensu. Sam sobie sport jest piękną ideą, ale myślę, że jeszcze piękniejszym jest wtedy, kiedy udział w nim biorą kibice. Ja ubolewam nad tym, że będąc w ich wieku, w Oleśnicy, tak naprawdę nie miałem kogo wspierać, komu kibicować. Dzięki temu może parę osób wybierze właśnie tą dyscyplinę, a nie inną. A nie ukrywam, że w Oleśnicy coraz więcej się dzieje i mogę teraz sobie wybierać pomiędzy piłką nożną, siatkówką, koszykówką czy nawet ping-pongiem. Kiedyś była tylko piłka nożna i tylko piłka nożna i można było kibicować.